Cześć, witajcie. Dzisiaj pochylimy się nad bardzo ważną kwestią. Otóż, czy każdy potrzebuje smartfona? Potrzebujesz smartfona? Nie. Jak nie? No nie. Ale przecież zajmujesz się takimi rzeczami, że w zasadzie powinieneś jeszcze do tego chodzić z jakimś naprawdę totalnym wypasem, albo wręcz jakimś geekowskim mikrolaptopiko smartfonem, bo są też takie urządzenia. Nie, no akurat z małym laptopem chodzę, ale to jest powód, dla którego między innymi nie potrzebuję smartfona. Jest to urządzenie, które nie rozwiąże żadnego mojego problemu w pracy, bo żeby sensownie pracować, to potrzebuję mieć urządzenie z klawiaturą, czyli minimum to jest jakiś sensowny tablet 10-calowy. To się nadaje, ale jak już mam 10-calowy tablet nosić, to wolę 12-calowego laptopa. Ciekawe. A nie myślałeś o takim smartfonie z dosuwaną klawiaturą? Kiedyś takie były. Wiesz co, były takie. Miałem kiedyś nawet takiego, pies mi pogryzł, taka ciekawostka. Mam go jeszcze gdzieś jako w ramach takiej, żeby pokazać, co potrafi młody szczeniak zrobić. Wiesz co, to nawet działało. Natomiast generalnie tak, jako telefon to było duże, ciężkie, nieporęczne. Mm-hmm. Jako urządzenie z klawiaturą, no powiedzmy sobie szczerze, no ta klawiatura to taka była, jak już trzeba było bardzo coś zrobić, to można było na tym zrobić. Tym bardziej, że ta klawiatura, ona była, mam wrażenie, że ktoś ją zrobił pod pisanie SMS-ów albo pisanie na czacie. I na przykład ciężko było uzyskać niektóre klawisze funkcyjne typu Ctrl czy coś takiego. Mm-hmm. Na przykład zrobienie Ctrl-C, Ctrl-V na tej klawiaturze było cokolwiek kłopotliwe. A widzisz, czyli do pracy takie smartfono, nazwijmy to laptopiki, nie do końca chyba się nadają. I rzeczywiście ja się teraz przyłapuję na tym, że składany smartfon, którego na co dzień używam, rzeczywiście z takimi hakami typowo klawiaturowymi, z tymi różnymi skrótami klawiaturowymi, rzeczywiście może mieć problem. Faktycznie, aczkolwiek ja głównie piszę czyste teksty, więc mnie to akurat nie przeszkadza. Ale Konrad, który jest, powiedzmy, technikiem, no, wymaga już jednak tych skrótów i faktycznie warto też o tym powiedzieć, warto na to zwrócić uwagę. A powiedz w ogóle, jakiego telefonu używasz? Ja używam telefonu takiego cuda. To się nazywa LG One Smart. I to nominalnie to nawet jest smartfonem, bo to ma Androida, to ma dotykowy ekran. No natomiast powiedzmy sobie szczerze, że no, taki z tego smartfon jak z malucha samochód. No, niby można, natomiast dla mnie ten telefon jest no, bliski ideału, ponieważ ja wymagałem od telefonu w zasadzie dwóch rzeczy, które musiał mieć, a trzecią fajnie jakby miał. Te dwie rzeczy to po pierwsze, żeby mi długo chodził na baterii. No i ten telefon ładowałem go z soboty na niedzielę, mam 66%. Wow, to jak na smartfon to wręcz ewenement, ponieważ my ten film nagrywamy we wtorek po południu. Także jak z soboty na niedzielę do wtorkowego popołudnia wytrzymał, no to szacun, ale nie boisz się o swoje bezpieczeństwo, bo to jest telefon dosyć leciwy. On jest z 2015 roku, czyli ma już, jakby nie patrzeć, 7 lat i stareńkiego Androida, bo on się, z tego co pamiętam, zatrzymał na 5.1 bodajże, czyli na lizaku. Coś takiego, coś koło piątego. Wiem, że jak byłem na kwarantannie, to aplikacja kwarantanna już nie chciała się do niego załadować. Bo i nie masz z tym problemu, że niektóre aplikacje ci nie działają, że nie masz najświeższych poprawek bezpieczeństwa? Znaczy ja tu nie mam ani jednej aplikacji założonej. Czyli jednak można, tak? Można. Jedyna aplikacja, której używam, taka powiedzmy smartfonowa, to są mapy Google, które były fabrycznie i nic z nimi nie robiłem i one działają. A powiedz mi, jak sobie radzisz z tym niewielkim jednak wyświetlaczem? Jesteś w stanie z tego korzystać? Bo ja już chyba bym nie mógł, prawdę mówiąc. Znaczy ja z tego nie korzystam. Po prostu ja z tego korzystam. Wracając do tego, co potrzebuję od telefonu, te dwie rzeczy, które wymagam i trzecia, którą bym chciał. Te dwie rzeczy, to pierwsza to jest oczywiście, żeby mi długo trzymał na baterii. Druga, żeby udostępniał internet. Tak jak mówię, czyli że on to robi. Że chodzę z laptopem, jak mam coś robić, to robię na laptopie i telefon mi jest potrzebny po prostu jako dawca internetu, no żeby po prostu nie kombinować z osobnym modemem albo tam jakąś kartą do laptopa. I trzecia rzecz, która fajnie jakby była i akurat jest, to są mapy Google. A aparatu fotograficznego nie używam. Nie używam. To znaczy, wiesz co, jakby był, to może bym używał. A tu jest taki aparat, no jest, no powiedzmy sobie szczerze, że... Trójeczka, o ile dobrze pamiętam. I chyba nawet. Te 3 megapiksele to są takie chyba mocno teoretyczne, bo zdjęcia robi paskudne. Naprawdę może jeszcze nic... też kwestia oprogramowania, bo no, pamiętajmy, że takie proste telefony klapkowe też, nawet jak są prawie smartfonami, to jednak...
Wiesz co, nie są demonami. Myślę, że tak. Obiektyw jest dziadowski, nie ma lampy, no więc te zdjęcia wychodzą jak wychodzą. Pewnie gdyby było dobre oświetlenie, akurat wytarłbym obiektyw, to może by nawet coś z tego było. Ale nie myślałeś, żeby się przesiąść na któryś z modnych teraz smartfonów z elastycznym wyświetlaczem, też w takiej formie klatki. Byłby mały, byłby, powiedzmy, dobrym routerem, dawałby fajny internet, bo nawet mógłby już działać w 5G, a do tego miałbyś dużo wyższą wydajność, dużo lepszy aparat, no i większy wyświetlacz. Nie byłoby lepiej? Znaczy będę musiał pomyśleć, bo po pierwsze to już jest nieprodukowane i jakby no nikt tej drogi specjalnie nie podchwycił oprócz LG. No właśnie, tu jest problem. Nawet ci powiem, że jak mój po pierwszy się zużył, to na AliExpressie kupiłem następny, bo stwierdziłem, że nie ma nic, że tak powiem, co by mnie zadowalało. Mhm. Nokia w pewnym momencie wypuściła taki telefon, który właśnie nie był smartfonem. Ale miał LTS, Wi-Fi, tak, mógł być routerem, miał nawet jakąś tam nawigację wbudowaną, czyli w zasadzie spełniał moje wymagania, ale jak go wziąłem do ręki, to jednak taki... Bo to był pewnie telefon z systemem KaiOS, czyli taką, można powiedzieć, trochę namiastką Androida właśnie dla feature phone'ów, ale ja też tego próbowałem używać i tu się zgadzam z tobą, że nie da się. Ale ja wiesz co, nie, bo to nawet nie chodziło o system, bo tak jak mówię, systemu to ja w zasadzie nie używam ale na tym telefonie. Ale powolność działania tego urządzenia. Nie, o obudowę. Słuchaj, to jest naprawdę solidna obudowa, to jest takim czymś miękkim wyłożona. Kolejny punkt. Nie jest to żaden Hammer czy tam jakiś inny heavy duty, ale powiem ci, że tak, parę razy na beton mi upadł i nie widać nawet nic się z nim wielkiego nie stało. No tak, to znaczy akurat nie ten, poprzedni mi upadł parę razy na beton, jest, no na nim to już widać ślady, natomiast zrezygnowałem z niego po prostu, bo... No bo ogólnie już guziczki przestały tam łapać. W przypadku klamszela to jeszcze mechanizm klapki się też... Nie, akurat klapka nie. Klapka nie miałem problemu. Natomiast no guziczki tak zaczął, szczególnie ten najczęściej używany, na przykład ten C, którym się cofa, to on tak, już musiałem go tak naduszać dosyć poważnie. I zajrzałem, że na AliExpressie Chińczyk miał takie telefony, mówię, kurde, trzeba brać póki są. Przy czym tu też ważna wskazówka dla widzów, słuchajcie, jak kupujecie, zobaczycie między innymi właśnie na Ali, czy w innych serwisach sprzedażowych, telefon nazwijmy to kultowy, czy jakąś właśnie klapkę sprzed lat, czy Nokia z wężem, uważajcie, bo bardzo często są to telefony albo podrabiane wręcz i wyglądają idealnie, dopiero jak zobaczycie go na żywo, to wygląda już trochę nie idealnie. Albo są to telefony refabrykowane, że na przykład może mieć tylko wymienioną obudowę, może obudowę i baterię. Zwracajcie bardzo baczną uwagę na opisy i na komentarze tych, którzy już to zdążyli kupić, bo najczęściej jak ktoś jest niezadowolony, to pisze w komentarzu, co kupił i dlaczego jest niezadowolony. Ale wróćmy do tego, czy... Jeszcze jak jesteśmy przy Chińczyku, to jest prawdopodobnie refurbished, bo nie sądzę, albo z jakichś tam głębokich zapasów. W każdym razie, no, wiedziałem, że ryzykuję, byłem uprzedzony, stwierdziłem, ale akurat miałeś szczęście, że tam 300 zł to zaryzykuję, nie? Bo to tak chyba coś za tyle kupiłem. Natomiast o tym, co można kupić od Chińczyka i jak wygląda oferta, jak rzeczywistość, to zrobimy odcinek, bo będziemy mieli coś do pokazania. Okej, także już Was teraz zapraszamy. A wracając do tego, no jak widzicie, da się żyć bez smartfona, jeżeli mamy bardzo specyficzne potrzeby i tak naprawdę nie ciągnie nas świat social mediów, to daje się żyć bez prawdziwego smartfona, chociaż taka namiastka smartfona jednak już w zasadzie jest chyba takim absolutnym minimum. Natomiast rzeczywiście, jak Konrad słusznie zauważył, takich telefonów praktycznie na rynku nie ma. Prawdopodobnie jak będę kupował następny telefon, jak już będę musiał, bo ten albo mi się rozleci, albo już po prostu przestanie spełniać zadania, to myślę, że kupię jakiegoś heavy duty po prostu. Czyli twardziela. Chodzi o to, żeby się po prostu nie stuk. No też to jest jakiś pomysł. Te twardziele, jak patrzyłem, te twardziele też mają dosyć długi czas pracy na baterii. Tak, bo zazwyczaj mają po prostu duże baterie. Bo to są telefony dla ludzi, którzy używają ich w pracy po prostu. Ja też ich używam w pracy i do pracy, a nie do właśnie tam łażenia po Facebookach. I to się okazuje, że to są podobne potrzeby. No wiadomo, że twardziel jest robiony dla, nie wiem, budowlańców czy jakichś innych pod tym kątem.
Ale coraz więcej ludzi właśnie takich telefonów używa, bo po prostu są trochę praktyczniejsze od klasycznego smartfona, chociażby nie pękają od samego spojrzenia. Znaczy, szczerze mówiąc, ciekaw jestem, bo ja pamiętam dawno, dawno temu był taki trend w laptopach, że kupienie laptopa, który będzie mały, lekki, długo trzymał na baterii, było naprawdę problemem, bo wszyscy szli w wielgachne laptopy, wszystko mające, z nagrywarką DVD, z panoramicznym wyświetlaczem, z cudami na kiju, z pełnowymiarową klawiaturą. No i wszystko fajnie, tylko że taki laptop potrafił ważyć 5 kilo i na baterii pracował, jak była nowa, to 1,5 godziny. No, ale teraz mamy ultrabooki, teraz mamy ultrabooki, ale to się musiało pojawić. To się pojawiło w momencie, dla mnie takim momentem przełomowym był Asus PC, nie wiem, czy to jeszcze ludzie pamiętają. A to były netbooki. One pokazały drogę, że ludzie potrzebują małego czegoś. One pokazały, że jest właśnie rynek na mały, lekki laptop, który niekoniecznie musi mieć wszystko to samo, co stacjonarny, tylko po prostu ma chodzić długo i być lekki. I ten kierunek poszedł, twój się by łapał pewnie. To jest pełnoprawny ultrabook, trzyma bardzo długo na baterii, ma całkiem przyzwoitą wydajność, ja na nim montuję filmy, także wyniknęło to z tej potrzeby posiadania urządzenia, które jest w zasadzie pełnofunkcjonalne, ale jednak mniejsze, okrojone z paru rzeczy, no bo pamiętam, jakim szokiem było to, że pierwszy MacBook nie miał napędu CD, a teraz nawet nie ma pełnowymiarowego USB i się okazało, że daje się z tym żyć. Może się okazać, że kosztem czegoś zyskujemy coś innego i właśnie Konrad tutaj pokazał taki przykład telefonu, który daje pewne rzeczy kosztem rezygnacji z innych, ale w tym momencie wybierając smartfon, właśnie powinniście sobie spisać wasze potrzeby, bo w pewnym momencie może się okazać, że wcale nie potrzebujecie tego wypasionego flagowca, a wystarczy wam smartfon dużo tańszy i zaoszczędzicie, bo ten dużo tańszy spełni wasze potrzeby, bo na przykład wymagacie, żeby długo trzymał na baterii i tańszy telefon wam to załatwi, flagowiec niekoniecznie. Także tu jakby warto poszukać miejsca, gdzie wypisując wasze potrzeby dowiecie się, jaki smartfon nie spełnia, a przypadkowo mamy takie miejsce. Tak, właśnie tutaj dobra wiadomość, jak to się ładnie mówi, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych ludu pracującego miast i wsi, opracowaliśmy serwis, który służy temu, aby sobie wybrać telefon, a nazywa się wybierztelefon.pl. Bardzo prosty adres, adres intuicyjny, łatwy do zapamiętania, a i sam serwis również bardzo jest intuicyjny, bo po prostu wybieracie wymarzone cechy smartfona, nie wpisując tak naprawdę, jakiego modelu konkretnie szukacie, bo właśnie serwis wam o tym powie. Wybieracie cechy, które są dla was kluczowe, a na koniec dowiadujecie się, że spełnia je na przykład ten i ten smartfon i ograniczacie swój wybór na przykład do 2 czy 3 modeli, a nie do 20 czy 30, no bo musimy pamiętać, że w tej chwili na przykład nasz katalog obejmuje ponad 20 tysięcy telefonów i tak naprawdę w ciągu roku dodajemy ich, lekko licząc, 1000. Myślę, że będzie spokojnie. Znaczy wiesz, no, katalog istnieje niecałe 20 lat i jest 20 tysięcy telefonów, a z tego co zauważyłem, to teraz ich przybywa więcej niż kiedyś. Więc tak, teraz niestety jest urodzaj na klonowanie modeli. Z prostego dodawania wychodzi, że około 1000 rocznie, spokojnie. Natomiast mam wrażenie, nie robiłem statystyk, trzeba by to sprawdzić, ale myślę, że z 1500, a i pod 2000 może dobijam. Mówimy o modelach, nie o wariantach, czyli... O modelach. Czyli, tak. Że tam jak iPhone występuje w 7 wariantach, to liczymy go jako jeden, a nie. I tego jest ponad 1000 rocznie. To jest kilka dziennie. Wybór jest potworny i właśnie wybierztelefon.pl jest po to, aby pomóc wam w wyborze. Zatem serdecznie zapraszamy do korzystania, do odwiedzania serwisu, no i oczywiście do komentarzy, co byście chcieli tam zmienić, jak ten serwis wam się podoba. Wszelkie wskazówki są dla nas naprawdę cenne, bo to, co robimy, robimy właśnie dla was. Pamiętajcie tylko, że nasz serwis to jest serwis, który wam ma pomóc w wyborze, a nie wybrać za was. Decyzja jest po waszej stronie, a my mamy pomóc wam w jej podjęciu. I na tym dzisiaj kończymy. Bardzo dziękujemy wam za oglądanie. Byli z wami Konrad i Adam.
Do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Cześć. Cześć.